Witam na zapleczu transportowym, czyli będziemy rozmawiać o transporcie, tylko z drugiej strony, od strony zaplecza, biura. Jaki dzisiaj temacik? No taki ostatnio na topie porozmawiamy o mandatach. Mandaty były, są, jak wiadomo, będą. Troszkę historii, takiej zapamiętanej przeze mnie, może nie tyle moich mandatów, w których raczej będą o tych, w których ja tam brałem jakiś udział. Pierwszy mandat taki dotkliwy, jaki zapamiętałem, to Sylwio, Hiszpania, przeładowany samochód, 1401 euro, plus koszty parkingu, przeładunku, tam drugiego auta i tak dalej. Drugi mandat to już mój, bodajże 2 lata później, Austria, ekowineta, znaczy w sumie jej brak, no i wjazd na tą strefę, 1890 euro, coś tak zapamiętałem. To takie dwa mandaty, no, które odczułem, które mnie uderzyły. Dlaczego dzisiaj o mandatach rozmawiamy? No, pierwsza sprawa, że te mandaty teraz u nas lekko podskoczyły. Od niedawna. Druga sprawa, oglądałem bodajże 3 dni temu gościa Nissanem, takim jak ten Renault Trafic, nie wiem jak ten Nissan się nazywa, jazdę wzdłuż pochodniku do jakiegoś tam podobno serwisu RTV AGD i potem ten sam gościu w drugą stronę wyjazd z tego serwisu RTV AGD. Podobno nie było innej drogi dojazdowej, tylko wzdłuż chodnikiem. Ktoś to nagrywał z okna, wysłał gdzie trzeba, no i driver zainkasował 4,5 tysiąca złotych mandatu. Podobno, bo nie widziałem tego mandatu. 1500 za wjazd i 3000 jako recydywa jazdy wzdłuż pochodniku. 3000 za wyjazd. Także potężne pieniądze. Kto i kiedy płaci za mandaty? Można to podzielić, że tak powiem, na dwa rodzaje. Na takie mandaty bezpośrednie, czyli jak was zatrzymuje policja na drodze za przekroczenie prędkości albo za wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym albo jakieś takie inne, że tak powiem, wyczyny. No to wiadomo, za to w 99% odpowiada kierowca, no bo on podejmuje decyzję, on jedzie, jego zatrzymują. Sprawa jest prosta, tam nie ma gadania, że ktoś mi kazał, albo ktoś mówi, że można. On ma prawo jazdy, on powinien znać przepisy. Ja ostatnio się otarłem, znaczy ostatnio, to był wrzesień, październik zeszłego roku, otarłem się o taki mandat. Otarłem się, dosłownie się otarłem. Były bloki, tak dookoła, droga była dookoła. W środku był jakiś tam plac zabaw, kawałek jakiś tam parku, jakieś drzewka były, ławeczki. No i wejścia do klatek były od środka. Miałem ładować jakieś meble, no i gościu mówi, dawaj, pan wjeżdżaj pan tutaj. Ja mówię, że chodnik, coś tam, dalej, pan wszyscy wjeżdżają, to nic panu nie grozi, coś. No i wycofałem tym swoim poddolotem. Załadowaliśmy, no i zjawiła się Straż Miejska. Widziałem z boku, gościu nagrywał, tak. Tylko nie wiedziałem, czy nagrywał tego dzieciaka na placu zabaw, który tam był, czy mnie. Zjawiła się Straż Miejska, no i zaczęła się dyskusja, nie? Uratowało mnie to, że ten pan, u którego się ładowałem, był albo emerytowanym wojskowym, albo emerytowanym policjantem. Rozmawiał z tymi strażnikami takim władczym głosem, podniesionym tonem. Ja tam, wiecie, burta, plądeczkę pozapinałem, runda dookoła samochodu, bo oni ze mną nie gadali, gadali z tym gościem. Odpaliłem, odjechałem pod drzewo na parking, tam zrobiłem, poukładałem dokumenty, wprowadziłem adres, nawigację, no i do mnie nikt nie szedł, to można powiedzieć, że zbiegłem z miejsca wykroczenia. Do tej pory nic nie przyszło. Nie wiem, czy ten gościu mnie nagrywał,
czy dziecko swoje nagrywał na placu zabaw. W necie się też nie widziałem. Także mi się czmychło wtedy. Kto na przykład odpowiada za właśnie takie mandaty, jak mi miną, że tu można wjeżdżać, tu wszyscy wjeżdżają. No oczywiście, że nie odpowie ten gościu, który mówi, że można wjeżdżać, tylko odpowie kierowca, który powinien wiedzieć, ma prawo jazdy, powinien wiedzieć, gdzie może wjeżdżać. To tyle o tych mandatach takich bezpośrednich. Są jeszcze tak zwane te mandaty, jak ja to mówię, pośrednie, czyli nie tylko od policji, czy od straży miejskiej. Pamiętajcie, że możecie mandat dostać od ITD, bardzo surowy. Za co? No, za wykroczenia, na przykład za jazdę bez włączonej aplikacji autostradą i za różne inne. Również dobrze możecie mandat dostać od Izby Celno-Skarbowej, się to teraz fachowo nazywa, za niewystawienie na przykład paragonu. Taki mandat nawet może być w kwocie 500 zł. Jak to wygląda? No, ja mam tu taki rekwizyt, sobie przygotowałem. To jest kasa fiskalna, przenośna, mobilna, jak to się mówi. Woziłem ją ze sobą w samochodzie. Ktoś mi płacił za usługę. Klepałem paragon, żeby było wszystko ok. Jak powinno wyglądać wystawianie paragonu? To też ciekawe. Bo najpierw powinni wystawić paragon, tyk, 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 dać paragon gościowi, a on nam powinien zapłacić za usługę. Na tych giełdach, co ja jeżdżę, czyli głównie na tej furgonetce, jest płatność gotówką. Każdy oferuje gotówkę albo na załadunku, albo na rozładunku. Od tego roku staram się przejść na płatność przelewem. Dlaczego? Nie muszę wozić tej kasy. Tak mi przynajmniej księgowy powiedział. Jak dostaję przelew za transport, no to wystawiam normalnie paragon w domu. W dzień przelewu albo w następny dzień, jak jest na przykład przelew, przyjdzie o 19, macie firmę do 17, to ustawiacie normalnie paragon na następny dzień, jest wszystko ok, wszystko gra. Nie ma problemu, jak macie jeden samochód, kasa, dwa samochody, no to dwie kasy. Gorzej, jak macie tych samochodów 10-20, czy teraz, jak u nas w Namysłowie się otworzyła jakaś firma, naliczyłem ostatnio 27 samochodów, nie? 27 plandek. No wątpię, żeby mieli 27 kas fiskalnych w samochodzie. Jest to potężny koszt, bo taka kasa kosztuje około 3000 zł na tą chwilę. Potem są jeszcze te przeglądy serwisowe. Także że metodą na uniknięcie takiego mandatu jest po prostu płatność przelewem i wystawianie tego paragonu po przelewie, nie? Staram się nie wjeżdżać już na chodniki, parkować na zakazach i tak dalej, i tak dalej. Ta tabliczka zaopatrzenie, to też z tego, co gdzieś tam rozmawiałem z kimś tam, to z niczego nie zwalnia, nie? To takie, może policjant albo strażnik miejski popatrzy z przymrużeniem oka, no ale to nie jest, że tak powiem, ujęte w prawie, że jak się ma gdzieś tabliczkę zaopatrzenie, że uprawnia do stawania na zakazach. Taka rada na koniec, żeby nie przedłużać. Jak dogaduję szczegóły transportu, czyli zadaję dużą liczbę pytań, dużą ilość pytań, jest tam pytanie również, czy jest, jak ja to mówię, jest możliwość zatrzymania się na załadunku bądź rozładunku bezmandatowo. Czyli nie ma żadnych zakazów, trawników, chodników, nie trzeba nigdzie wjeżdżać w takie dziwne punkty. Dziwią się mi ludzie, że ja o takie rzeczy pytam, bo to na chwilę można.
argument jest dla mnie jeden. No, ten mandat dostanie kierowca, a nie ten, co mówił, że można. Tym akcentem bym, że tak powiem, zakończył ten odcinek o tych mandatach wszystkich. Pamiętajcie, rączki w górę, subskrypcje, niech się wieś niesie. To tyle z biura. Pozdrawiam.